Marta, Marta, Marta. Gdzie jest Mario? Ojej, trudne pytanie na początek. Mario jest. Nic mu się nie dzieje złego. Od razu chciałabym uspokoić wszystkich. Mario, czyli główny bohater twojej poprzedniej książki. Główny bohater, moja miłość. Tutaj chciałabym zaznaczyć, że mój partner życiowy nie zna języka polskiego, więc się nigdy tego nie dowie. Moja wielka miłość, mój bohater, żyje, dobrze się miewa. Na ile oczywiście Mario może się dobrze miewać? I czeka, dlatego że weszła mu drogę Simona. Właśnie, nowa twoja powieść to raz zmiana taka, że już nie kryminał, a thriller właściwie chyba bardziej. Takie było założenie. Zobaczymy, co z tego wyszło, jak to ocenią czytelnicy. A z drugiej strony potężna zmiana, czyli po prostu mamy zupełnie nową główną bohaterkę, czyli Simonę, która, jak rozumiem, co też bardzo podkreśla twój wydawca, czerpie pewnymi garściami z twojego życiorysu. Chociaż nie jesteś złodziejką archeolożką. Nie jestem złodziejką archeolożką, to należy może zaznaczyć na samym początku, bo spodziewam się takich pytań w przyszłości. Nigdy w życiu nic nie ukradłam i nawet nie miałam ochoty, ale to tylko dlatego, że ja po prostu nie lubię gromadzić rzeczy. I gdybym to ukradła, to pewnie bym natychmiast wyrzuciła. Albo oddała, tak. Natomiast Simona rzeczywiście czerpie z mojego życiorysu. Po pierwsze, dlatego że akcja toczy się w miejscach, w których byłam, ale ja w ogóle tak mam, że nie potrafię pisać o miejscach, w których nie byłam. A jak chcę o czymś napisać, a nie byłam, to muszę pojechać. Mm-hmm. W związku z tym rzeczywiście akcja się toczy w moich ukochanych miejscach, w Troi, potem na Wyspach Greckich, a potem wracam z powrotem do Troi. To jest trasa, którą zjeździłam wiele razy. Po drugie, Simona robi... Simona ma tak, że robi coś takiego, co każdy archeolog by chciał. Mianowicie znajduje złoto. Bo nie wiem, czy wiesz, ale istnieją dwa najgorsze pytania, które może zadać archeolog. To powiedzmy, że ja je spotykasz. Powiedz mi je, wyznaj, jakie one są, to ja ich nie zadam, nie będę sobie... Tak, spotykasz to nie i mówisz tak, Marta, słuchaj, zostało jeszcze coś do odkrycia. Ja tutaj mam taką kulę. Czemu? Dlatego, że zostało jeszcze mnóstwo do odkrycia. Zostało mniej więcej 99 do 98% starożytności do odkrycia. Tak. Aha. To ktoś kiedyś wyliczył, nie pamiętam, nie mogę tego zacytować, ale to jest prawda. A drugie, takie drugie pytanie najgorsze, to jest, a znaleźliście też jakieś złoto? I wtedy w tym momencie nie piję z tobą piwa wieczorem, rozumiesz? Bo jak rozumiem, złoto jest tym, co się znajduje najrzadziej. Tak, tylko złoto się w ogóle nie znajduje. Skorupy i tak, a poza tym archeolog odpowiedzi na to tak, bo my nie szukamy złota, moja droga. My zajmujemy się kontekstem, my zajmujemy się informacją, no to nam złoto. Oczywiście każdy archeolog, w momencie kiedy jednak znajduje to złoto, bo czasami to się zdarza, no jest najszczęśliwsza na świecie. Sama chciałabym znaleźć jakieś złoto, nigdy w życiu nie Dobra, znalazłam. Mogę? Właśnie, no, już odpowiedziałaś, chciałam zadać. Nie znalazłam, nie znalazłam złoto. Znalazłam kiedyś srebrną monetę, ale to jednak złoto moje O złocie bardzo dużo piszesz w swojej nowej książce. Bardzo dużo się dowiedziałam już na samym początku książki. Gdzieś tutaj nawet mam taki cytat o złocie, że złoto ma taką bardzo charakterystyczną cechę, że właściwie nie da się go zniszczyć. Podobno, ja nie jestem chemikiem, mam nadzieję, że żaden chemik tego nie zweryfikuje. Ale podobno rzeczywiście tego dowiedziałam się z kilku książek, które przeczytałam na okoliczność pisania tej książki. Że złoto rzeczywiście ma taką cechę chemiczną, że nie można go zlikwidować. Znaczy rozpuszcza je ponoć tylko tak zwana wada królewska, czyli jakiś kwas, którego też nie przytoczę tutaj chemicznej nazwy. I to jest podobno jedyna rzecz, która niszczy złoto, dlatego nazywa się woda królewska. Natomiast rzeczywiście złoto można przekuć, złoto można zmieszać z innym metalem, natomiast nie można go de facto zniszczyć, więc zdaje się, tak twierdzą badacze złota, że całe złoto, jakie zostało wydobyte od początku świata do dzisiaj, istnieje nadal, bo ono czy istnieje w zębach, czy istnieje w biżuterii, czy istnieje w postaci, nie wiem, jakiejś części do czegoś, ale ono istnieje cały czas. Fantastyczne. Simona kradnie złoto. Simona chce ukraść złoto. Simony celem jest ukradzenie złota, ale Simona nie jest tylko złodziejką, Simona jest też archeologiem, więc podchodzi do tego tak, jak ja bym podeszła. Bardzo metodycznie. Tak, gdybym ja chciała ukraść złoto, to oczywiście zaczęłabym od biblioteki. I rzeczywiście tak robi każdy archeolog. I podobno każdy poszukiwacz skarbów, takich na przykład skarbów w zatopionych statkach, też zaczyna od biblioteki. Więc ja też bym zaczęła od biblioteki i Simona też zaczyna. I dochodzi do wniosku, że taki słynny, czy mam zacząć od początku, teraz historię badań w Troi? Tak. Pierwszy, albo jedne z pierwszych badań w
Australii jeszcze w XIX wieku prowadził bardzo słynny Heinrich Schliemann, który w ogóle był kupcem, ale już jako dziecko podobno, bo on stworzył taką własną mitologię wokół własnej osoby i nie do końca wiadomo, co z tego jest prawdą, a co nie. Ale ponoć już jako dziecko marzył o odkryciu Troity Homeryckiej, o której czytał u Homer. No i rzeczywiście pojechał do Turcji po długich, długich przygodach, których nie będę już tu przytaczać, wylądował na wzgórzu Hisarlık, tak nazywa się to wzgórze, i tam rzeczywiście zaczął prowadzić wykopaliska i to, co odkrył, uważamy dzisiaj za tę homerycką Troję. No i on znalazł, właśnie on znalazł złoto. Znalazł tam całkiem tak sporo złota, przy czym wokół tego znalezienia, tego tak zwanego złotego skarbu Schliemanna narosła cała masa różnych mitów. To on był trochę kłamczówkiem, co? Tak, on był strasznym kłamczuchem i on właściwie prowadził oczywiście dzienniki wykopaliskowe, które od razu chciałam powiedzieć, są koszmarem każdego archeologa, ponieważ są nie tylko napisane nieczytelnym charakterem pisma, ale też on bardzo płynnie przechodzi z jednego języka na drugi, a znał kilkanaście. Ojej. Więc jak już masz wrażenie, że już rozumiesz, o co chodzi, powiedzmy, po francusku, no to on w tym momencie przerzuca się na grecki, albo niemiecki, albo angielski, to jeszcze pół biedy, ale dużo, albo łacinę, różnie jest. No więc w każdym razie on napisał tam, opisał różne okoliczności znalezienia tego złota i późniejsi badacze pokazali, że prawie wszystko z tego było nieprawda. I ja wyszłam z tego założenia. Wyszłam z tego założenia, że Schliemann znalazł tego złota, bo to złoto w ogóle miało bardzo ciekawą historię później. Schliemann większość z tego złota, część została w Turcji, dużą część wywiózł do Aten, gdzie mieszkał. Potem z tych Aten ono wylądowało w Niemczech, nie pamiętam już dokładnie w jakich okolicznościach, też chyba częściowo za sprawą Schliemanna. No i później w Niemczech w czasie II wojny światowej zniknęło. Zginęło, po prostu nie ma, koniec. No wszyscy uważali, że zostało zniszczone w czasie działań wojennych podczas zdobycia Berlina, ponieważ to było w Berlinie. Co się okazało? Okazało się nie tak dawno, ponieważ, no i teraz nie chcę skłamać, ale chyba w latach 80. albo pod koniec lat 70., ale jak mówię, no niedawno, że to złoto jest w Rosji. Konkretnie w Związku Radzieckim w Rosji, obecnie znajduje się w Muzeum Puszkina w Moskwie. No i oczywiście Rosjanie bardzo długo się nie przyznawali do tego, że oni prawdopodobnie wywieźli, żołnierze radzieccy wywieźli to złoto podczas, tak, podczas zajmowania Berlina. W każdym razie, i w tej chwili w większości znajduje, więc trochę tego złota jest jeszcze do obejrzenia w Turcji, trochę jest w Atenach, ale znaczna część jest w Moskwie. No i w powieści znajdziemy się w Moskwie. Tak, w powieści znajdujemy się na krótko w Moskwie, ponieważ ja wyszłam z założenia, że Schliemann znalazł tego złota dużo więcej. Ale ponieważ, co zresztą jest prawdą, on miał dużo problemów z władzami tureckimi, bał się, że to złoto zostanie skonfiskowane, więc część ukrył, a tylko część wyniósł. I Simona szuka tego złota, które zostało ukryte. No uważam, że jak to nie jest dobry temat na thriller, to już lepszego nie ma. No nie, temat jest fantastyczny. Bardzo, ja w ogóle jestem fanką twoich książek. Ta Nieborowie to jeden z moich ulubionych kryminałów polskich. Zawsze lubiłam Głowyniowe. Natomiast rzeczywiście książka o Simone ma w sobie takiego fajnego, międzynarodowego ducha, który się trochę kojarzy z tymi wszystkimi przygodowymi książkami. Tak miało być. Wiesz, z Indiana Jonesem, w którym wszyscy się też kochałyśmy swego czasu. Ta książka ma taki szeroki oddech, strasznie, strasznie fajna książka ci wyszła, Marta. Dziękuję bardzo, się cieszę. Naprawdę bardzo, bardzo fajna. Bardzo dużo tu się dowiadujemy z twojej książki o pracy archeologa, ale generalnie no, można mieć takie wrażenie, że to jest bardzo niewdzięczne zajęcie. Uwaga, cytat będzie. Archeologia to fajny zawód, ale, ale trzeba czasem coś jeść, mówi Simona. No nie da się ukryć. Ale teraz mówimy o niewdzięczne, bo mało płacą, czy o niewdzięczne, bo ciężka praca? A pewnie jedno i drugie, ale myślę, że... Ale myślę, że niewdzięczne, bo mało płacą, to już jest zamknięty temat, prawda? No bo niewdzięczne, bo mało płacą, prawda? Koniec, kropka. Natomiast niewdzięczne, bo ciężka praca, tak. Ja to o tym pisałam wielokrotnie w książkach z Marią, co zresztą bardzo się podoba czytelnikom. Mianowicie, że archeologia to niestety, niestety mówię to z głębokim żalem, nie wygląda tak jak na filmach o Indiana Jonesie. Niestety nie. Nie wygląda to tak, że się stoi nad wykopem w białym garniturze, ewentualnie w seksownych ciuchach i pokazuje się palcem, co robotnicy mają wykopać. Archeolog klęczy w tym wykopie, bardzo go kolana bolą, wszystko go boli. Właśnie to jest też taki powracający wątek w tej twojej książce, te kamyki, które kogoś w coś gniotą. Oj tak, kamyki to wiesz, to chyba mi wyszło zupełnie podświadomie. No ewidentnie. Bo ja tego nie zauważyłam, może zauważę w redakcji, ale rzeczywiście to
to musiała mi podyktować podświadomość, bo to prawda, kamyki gniotą cały czas. W ogóle wykopalska to jest taka strasznie niekomfortowa fizycznie sytuacja. Jest gorąco. Albo strasznie zimno. Kiedyś brałam udział w wykopaliskach studenckich zresztą, pod Kolonią, we wrześniu, gdzie przez całe wykopaliska padał deszcz, było 10 stopni. Myśmy chodzili po kolanach w błocie, to był jakiś koszmar zupełny, więc jest albo bardzo gorąco, albo bardzo zimno. Normalnie nie ma właściwie. Jest ciężko fizycznie, bo jest to fizyczna praca i jest też nużąco, dlatego że archeologia polega głównie na dokumentowaniu różnych kontekst, rzeczy. Prawda? Wy musicie cały czas obserwować kontekst. Musimy obserwować, co się dzieje wokół. Powiedzmy, odkopujemy grób, prawda? To takie fajne znalezisko, no bo w tym grobie to nie tylko jest szkielet, jak jest, ale są też czasami różne inne znaleziska, archeolodzy uwielbiają grobę. Ale zanim się dobiorą do tego grobu, to muszą zaobserwować, z którego miejsca został ten grób wkopany. No bo powiedzmy, pokażę tu, dobrze? Powiedzmy, że tu mamy powierzchnię ziemi, tu stoi archeolog, ale grób wcale nie musiał być, gdyby był wkopany z tej powierzchni, to znaczy, że jest współczesny, on gdzieś zaczął się tutaj, więc my dochodzimy tutaj. Sprawdzamy, w którym momencie on został wkopany, potem jeszcze jakie warstwy zniszczył poniżej i tak dalej, i tak dalej. Więc zanim się dobierzemy do tego trupa i do tej jego obstawy tak zwanej, czyli darów, które zostały mu złożone, no to już się zanudzamy na śmierć w międzyczasie, ponieważ to jeszcze nie jest tak. Kiedyś, dawno temu, to wyglądało tak, jak się pisało dziennik wykopaliskowy. Ale archeolodzy od tego odeszli na rzecz maksymalnej biurokracji. Ojej. Teraz się wypełnia karty, fiszki, miliony kart, miliony fiszek. Jednym z takich moich najbardziej niezwykłych odkryć archeologicznych, nie tylko moich, ekipy, w której pracowałam, była taka świątynia na Krecie. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ta świątynia nie była niezwykła jako znalezisko, ale myślałam, że umrę tam, ponieważ było tam bardzo dużo znalezisk, co oznaczało tysiące fiszek, tysiące kart do wypełnienia, co trzeba zrobić dość szybko, sprawnie, no i to musi się zgadzać później, bo to się później wprowadza do komputera i coś tam z tego powinno wyjść. Także to jest leżąca praca też pod tym względem. Jasne. Swoją drogą archeologia teraz jest takim tematem, który gdzieś pojawia się często w debacie publicznej ze względu na to, że państwo islamskie niszczy zabytki archeologiczne, wykopaliska, Palmyrę na przykład, prawda? Teraz dowiadujemy się, co tam się tak naprawdę... Odkopywane przez Polaków, to właśnie. Trzeba zaznaczyć, bo jakoś mało jest o tym w mediach, że Palmyra była przez dziesiątki lat odkopywana przez Polaków. Tak, polskich archeologów. Więc właściwie twoja książka jest bardzo aktualna o tyle, że zabytki starożytności na czarnym rynku znowu są jakimś takim intensywnym tematem, prawda? Powiedziałabym, bo tak twoje zdanie brzmiało tak, że można by je dokończyć, osiągają znowu wysokie ceny, ale zdaje się, że osiągają niskie ceny, ponieważ jest ich bardzo dużo, jest inflacja. Jest inflacja zabytków archeologicznych na czarnym rynku, rzeczywiście jest ich bardzo dużo. To jest ogromny problem oczywiście, z którym się borykają archeolodzy, nie do przezwyciężenia, absolutnie. Właśnie, jak wygląda, no bo kurczę, jesteś teraz już specjalistką takich rzeczy po tej książce. Odkradzenia zabytków. Tak, odkradzenia zabytków. Jak wygląda walka z czymś takim, wiesz, brzmi to super malowniczo. Nie wiem dokładnie, jak wygląda, ponieważ nigdy nie brałam w tym udziału, nie chcę zmyślać. Od tego są wyspecjalizowane jednostki Interpolu z całą pewnością, które się specjalizują właśnie w kradzieżach zabytków, w których pracują zazwyczaj archeolodzy bądź historycy sztuki. Szczerze mówiąc, to jest wdzięczny temat na kolejną powieść, tak? Temat, który już został poruszony w wielu powieściach, ale ja bym zrobiła takie dokładne badania, jak to wygląda. I wtedy, bo jak wiesz, ja lubię dokładne badania w moich książkach. I wtedy bym napisała. No i podsuwam ci tutaj świetny temat. Dobry temat na kolejną książkę. Twoja archeologia wzięła się z geodezji, prawda? Moja archeologia wzięła się częściowo z geodezji. Nie twojej. Tak, wzięła się z geodezji. Dokładnie geodetami byli, ponieważ są już na emeryturze, oboje moje rodzice, ale wzięła się dokładnie z geodezji mojego taty, który dostał kilka bardzo fajnych kontraktów w Libii, jeszcze za czasów, kiedy była to Libia Kaddafiego. No i tam jeździli polscy inżynierowie. No, mój tata akurat zajmował się pomiarami pod jakieś budowy. No i myśmy tam często do tego taty jeździli na całe wakacje. I moi rodzice, oczywiście wychodzą z założenia, że dzieci powinny chłonąć kulturę, zabierali nas na Libię. No to fantastyczne. Była fantastycznym miejscem, jeśli chodzi o starożytność. Zabierali nas do wszystkich tych starożytnych miast, pokazywali. I chyba tam to się zaczęło, ponieważ
potem to już zostało, tak naprawdę. No, nie potrafię uchwycić początku, ale to musi być tak, dzięki tato Geodo. I my też dziękujemy w takim razie, mamy dzięki temu te fantastyczne książki. Chciałam cię zapytać też, skoro rozmawiamy o twojej rodzinie, to jest pierścionek po prababci? To jest pierścionek po prababci, do kamery. Który dostałam od mamy, która dostała go od swojej mamy, a ona go dostała od swojej teściowej, ponieważ ta prababcia była teściową mojej babci, która była mamą mamy. Okej, skomplikowana, ale prawdziwa. To jest pierścionek po prababci, który jest... to jest długa historia, chcesz usłyszeć? No właśnie tak, historię. Wiesz, ja też mam pierścionek po prababci, a nawet po praprababci, więc lubię historię o pierścionkach. To jest historia prawie archeologiczna, dlatego że moja... prababcia, której nigdy nie poznałam i ona mnie też nie poznała, ponieważ zmarła, kiedy moja mama była w ciąży ze mną, więc rzeczywiście tutaj jest takie połączenie między nami. Moja prababcia była podobno, no to już jak mówię z drugiej ręki, przedwojenną elegantką i przedwojenną bizneswoman, która świetnie sobie radziła, prowadząc jakiś interes, finansowo doskonale, kupowała biżuterię, ponieważ ją uwielbiała, kupowała futra, bywała na dancingach i w ogóle świetnie się zdaje się bawiła. Miała jednego syna, którym był mój dziadek. W czasie powstania dziadek był już mężem mojej babci, mieli dwoje dzieci, moją mamę. Powstanie Warszawskie. Powstanie Warszawskie. Drwinowie. Tak, Drwinowie w Warszawie, ponieważ oni mieszkali w Warszawie. Drwinowie, babcia, prababcia miała kamienicę, która była taką czyszową kamienicą. No jak mówię, bizneswoman, prawda? Miała pierścionki, miała kamienicę, miała futra. No, pozazdrościć. Dziadek poszedł do powstania, prababcia i babcia zostały z dwójką dzieci, no i oczywiście co się dzieje po powstaniu, cała ludność jest wypędzona z Warszawy, prawda? No i prababcia, podobno tak właśnie twierdziła jeszcze babcia, a potem moja mama, przestraszyła się opowieściami, że Niemcy rewidują w czasie tego wypędzenia, no i rozstrzeliwują na miejscu tych, którzy mają przy sobie kosztowności. Więc całą tą kolekcję kosztowności, podobno bardzo dużą, zakopała w piwnicy i wzięła dwa najgorsze pierścionki. Uwaga, to jest jednokaratowy brylant. Najgorszy pierścionek, bo uznała, że nie będzie szkoda wyrzucić, jakby zobaczyła, że rewidują. Oczywiście nie rewidowali, oczywiście pierścionki przetrwały, oczywiście kiedy wróciła po powstaniu, wszystko było wyszabrowane, no jasne. A kamienica zburzona. Było wziąć ze sobą, no wiadomo, ale prababcia zdaje się nie była osobą, która się takimi rzeczami przejmowała. Podobno była to niezwykła kobieta, bardzo żałuję, że jej nie poznałam. W każdym razie noszę ten pierścionek zawsze i dostanie go moja córka i ma go dać swojej córce, bo to rzeczywiście jest pierścionek taki pokazujący, my damy radę. My Polki, czyli pierścionek. My Polki damy radę. Słuchaj, chciałam cię jeszcze na koniec zapytać, bo wracając znowu do twojej książki, skaczemy po tematach, ale właśnie z tobą to tak jest, że tyle różnych fantastycznych wątków do poruszenia w jednej krótkiej rozmowie. Ty mówisz po turecku? Mówiłam trochę, uczyłam się tureckiego, kiedy pracowałam w Turcji, no niestety nigdy się go porządnie nie nauczyłam, czego żałuję, rozumiem trochę. I właściwie, ponieważ mieszkam teraz w Wiedniu, byłaby to dobra okazja, żeby się poduczyć tego tureckiego, bo rzeczywiście mieszka tam sporo Turków, no niestety osobiście nie znam żadnego. Nawet się zastanawiałam, czy nie wziąć lekcji, ale może najpierw powinnam doszlifrować niemiecki, a poza tym to jest bardzo wstydliwa rzecz, muszę się przyznać, mój partner jest Węgrem. A ja bardzo słabo mówię po węgiersku, więc może wypadało. Nie, to musi zacząć na węgierski. Wypadało, bo najpierw nauczyć się węgierskiego, a już ten turecki to tak na liście priorytetów mi spada w tej chwili. Także... Pytam dlatego, że w książce jest dosyć dużo tureckich słów. Tak, ale to są takie proste zwroty, no co każdy mówi po miesiącu tylko tak, tak, tak. Merhaba, i to się kryle. Bo ja też tak troszeczkę tyciusieńko mówię po turecku. Ja rzeczywiście ten turecki, pamiętam kiedyś przez śmieszną taką sytuację miałam w Turcji, ponieważ wracałam, myśmy tam na weekend wyjeżdżali często w troi. No, żeby się tak wyrwać z tych wykopańskich, byłam w Efezie. Byłam zupełnie sama, bardzo mi tam dobrze było w tym Efezie i wracałam nocnym autobusem, żeby zdążyć rzeczywiście na świt, na wykopaliska, ponieważ to niemieckie wykopaliska i trzeba być punktualnie na wykopie, nie mam przebacz. No i mówię kierowcy, ponieważ Troja jest tak usytuowana, że jest takie duże skrzyżowanie, potem 5 km taką polną właściwie drogą i Troja, a najbliższe miasto to jest Czanak, ale no i to jest 30 km, czyli tak naprawdę prawie godzina autem, pół godziny, dobre do godziny. No i mówię kierowcy, jest godzina 4 rano, ciemno kompletnie, mówię kierowcy, wysać mnie tu na tym skrzyżowaniu, które zresztą jest takim miejscem, gdzie się zatrzymują autobusy, bo ja muszę na wykopaliska. A on mówi, nie wysadzę cię, bo jesteś sama kobieta, jest ciemno i nie wysadzę cię, bo ja mam obowiązek się tego opiekować.
No ja się okropnie przeraziłam, bo co, chociaż było to bardzo miłe, ale ja wiedziałam, co mi zrobi kierownik wykopalisk, kiedy nie zdążę, a nie było szansy, żebym zdążyła, pojechawszy do Czanaka, ale i potem jeszcze stamtąd wracając. No więc ubłagałam go i uwaga, to wszystko się działo po turecku i to właśnie dlatego przytaczam. Ubłagałam go, nadjeżdżał jakiś samochód na przecież, mówię, oto moi przyjaciele jadą, po mnie wysłać, oczywiście nie byli to żadni przyjaciele, musiałam 5 kilometrów iść na piechotę, to było zresztą cudowne, bo świtało akurat. Piękna okolica. Tak, była fantastycznie taka pagórkowata okolica. Droga asfaltowa, więc człowiek się bardzo nie męczył. No i w każdym razie byłam w stanie odbyć tę rozmowę, no prostą, ale jednak po turecku. Nie, to jednak mówisz po turecku. Mówiłam. No dobra. Tak wiem, mięsie nieużywane zanika. Tak, zanika. Ale może jeszcze słuchaj, czyli z naszej rozmowy wychodzisz dzisiaj z pomysłem na to, żeby nauczyć się porządnie trzech języków, a także z nowym pomysłem na książkę o poszukiwaniu zaginionych, rozszabrowanych zabytków palmy. Ale wiesz, mój problem polega na tym, że ja mam 4 pomysły na książkę czekające, a książkę piszę mniej więcej przez rok. Więc jeżeli się spotkamy za 5 lat, no, obiecuję, że przedstawię książkę o szabrowanych zabytków, ale wcześniej nie powiem. Okej, ja sobie to tutaj zapiszę przed twoim nazwiskiem. Wspomniała się zabijać. Winna. A potem będzie jest. Okay. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Dzięki.